Witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest kolejne 61. spotkanie z grą Workers and Resources Soviet Republic. No i moi drodzy, dzisiaj chciałbym zająć się taką rzeczą trochę inną niż ostatnio, ponieważ ostatnio dużo zajmowaliśmy się jakimś planowaniem budynków, planowaniem jakichś przebudów. Natomiast dzisiaj chciałbym zająć się tą autostradą do tamtego miasta. Właśnie, możecie podsyłać jakieś propozycje na nazwę tamtego miasta. I co z tą autostradą chciałbym zrobić? Na pewno chciałbym, żeby w końcu tutaj były dwa pasy na tą strefę fabryczną. W związku z czym, no, zacząłbym sobie od pewnej przebudowy, mianowicie skasowałbym sobie ten fragment, żeby to jakoś sensownie to móc podpiąć. W związku z czym będzie sobie to trzeba dodać jako dwukierunkowe. Teraz wyburzyć sobie tutaj to. Coś się porusza. O dobra, w końcu udało się. No i teraz ten kawałek drogi będzie sobie trzeba jakoś podpiąć. I dalej będzie trzeba podpiąć jakiś przejazd w tym miejscu, tak, żeby tu się dało przejechać. No i teraz jedziemy sobie z takim asfaltem jakoś dalej. Czyli na przykład tutaj, później tutaj. Tutaj, tutaj. Wszystkie te drogi musimy oczywiście przebudować. Ja sobie je będę przebudowywać tak po kawałeczku. Chociaż mogę to z shiftem niby robić, nie wiem. Dobra, zostawmy to tak. Przebudowujmy to, potem za tymi torami trzeba przejść przez te tory. Jedziemy dalej, dalej, dalej. I przejeżdżamy sobie jakoś dotąd. Potem jedziemy sobie dalej tutaj. No i na razie by było to dotąd, żeby też za wiele nie budować. No i oczywiście jeszcze najlepiej byłoby zrobić od razu takie przejazdy. Może nie ze wszystkich miejsc. Tutaj, potem tu, gdzie jeszcze byłby potrzebny taki przejazd? No myślę, że jakoś tutaj. Czy tutaj? Skąd to będzie wyjazd? To jest jakiś tam wewnętrzny wyjazd. Tego bym może nie przebudowywał. W sensie nie dobudowywał takiego wyjazdu. Tutaj. Tu myślę, że tak, no bo to będzie główny wyjazd tej całej strefy, więc to na pewno. Potem tu możemy dać taki wyjazd na przykład. Tu już jest, więc go po prostu przebudujemy. Potem coś tutaj, proszę bardzo. Nie z każdego tego centrum dystrybucji musi być bezpośrednio od razu. No i potem jakoś na przykład jeszcze ten, tylko ten fajnie by było zrobić porządnie, ale dobra, jak na razie będzie tak. Tutaj też mamy taki wyjazd, pięknie. I w tym miejscu też możemy sobie taki wyjazd stworzyć. Dobra, niech on będzie w ten sposób i teraz rozpoczynamy dopiero zaplanowaną budowę. Czyli dzięki temu będziemy teraz tutaj mieli drogi dwie asfaltowe. No bo zobaczcie, oni tutaj mają już 73% budowy, tak naprawdę teraz brakuje jedynie cegieł. A czy cegły w ogóle są tutaj produkowane? Aha, no byłyby, gdybyśmy nie ograniczali tutaj aż tak robotników, więc ja bym tutaj trochę ich teraz jednak chciał więcej. Dajemy ich 75, niech ich znowu pracuje na maksa. Nawet widzę, że jakieś żwiro dziwo mamy, niewiele, bo niewiele, ale mamy coś. Więc jak widzicie, cementu trochę jest. No, tego cementu jest więcej niż to trochę, bardzo ładnie. Podoba mi się to. Dobra, więc tą drogę mamy. I teraz co mamy w tej politechnice? Oni tutaj coś badają. W tej tutaj nic nie badają. Edukacja dla najbardziej lojalnych, proszę bardzo. I może w końcu zajęlibyśmy się jakoś okolicami tego Uniwersytetu Medycznego, żeby go w końcu jakoś lepiej podłączyć. Więc ja proponuję tak. Pierwsza sprawa, wybudować taką tutaj drogę. I to dać na wysoki priorytet. Mam nadzieję, że to się jakoś przypisze, a jak nie dbam tutaj wszystko, to przypiszemy i tyle. A w ogóle jak tam tutaj, czy nie ma korku tutaj? Tej nie ma raczej, nie. Oni po prostu, no, w sensie delikatne są, no, ale to też jest w budowie, więc oni też powinni zacząć budować. Aha, zaczęliby pewnie, gdyby nie to, że tu nie mamy żadnego podłączenia, więc w tym momencie zrobimy coś takiego tylko. I tyle. I najlepiej byłoby te mosty zaraz przebudować, ale może to za chwilę. Najpierw oni to zaczną budować. Czemu to się nie przypisało jeszcze? Może zaraz to zrobimy. No się zaraz oni to zrobią, że sobie przypiszą. No w sumie dużej liczby maszyn tutaj nie widzę, żeby stała. Większość jest pewnie w trasie. No dobra, i możemy też posadzić troszkę więcej drzewek. W związku z czym tak, posadź krzewy najpierw, tak. Możemy trochę takich krzewów rozsadzić właśnie tutaj jakoś. Głównie w tych terenach, wiadomo, mieszkalnych. Przejechać z takim właśnie sadzeniem krzewów. Bo to fajnie wygląda. No i teraz możemy jeszcze przyjechać z takim na przykład sadzeniem tuj. Nie, może weźmy coś innego, nie wiem, buk, krzewy, sosnę. Sosna niech będzie, dobra. Sosną, tak wiecie, bardziej tutaj bym przyjechał w ten sposób i na razie tyle. Więc tam gdzie się dosadzą, to się dosadzą. Czy te drogi w końcu się wybudowały? No widzę, że jeszcze nie, niestety. No powoli to idzie, no nie ma się co dziwić. Mam nadzieję, że będzie teraz właśnie ta lepsza droga zaraz, bo zobaczcie, że tu jest całkiem duży ruch.
Jak jeszcze będą tutaj przejazdy, no to na pewno będzie jeszcze większy, on jeszcze bardziej wzrośnie. I teraz właśnie, tutaj bym chciał jakiś taki porządny przystanek autobusowy. Może jakiś taki na przykład dworzec, ewentualnie taki duży przystanek. To jeszcze taki duży przystanek będzie mi tu potrzebny. No nie będzie mi raczej potrzebny, ale on w sumie fajnie wygląda, więc możemy taki właśnie tutaj wstawić jakoś. No i teraz tutaj po prostu zrobimy takie podłączenie, niech będzie, no takie dosyć krótkie, proszę bardzo, coś takiego. I to też damy na wysoki priorytet. Czemu wy się nie przypisujecie z automatu do biur budowy, o co chodzi? Wy się tutaj, no nie wiem, powinniście się przypisać, czy już się przypisaliście? Widzę, że nie, wiecie co, może ja zrobię to tak, wezmę tutaj biura budowy i przejadę im po prostu z taką tutaj, o. Przypisywaniem większej liczby rzeczy, proszę. To, co się da, niech oni budują, bo w tym tempie to my nic nie zaczniemy budować. Tak samo tutaj, też możecie to już budować, to co się da. Proszę bardzo. I budować, tak? Budować, żebyście coś zaczęli robić. Zaraz pewnie tu, no właśnie, cała tutaj czeka kawaleria, no ale niestety, ładowanie trochę trwa tegoż wiru. Czy my nie moglibyśmy tu może postawić jakiegoś takiego przyspieszającego troszkę to... bo to chyba gdzieś była taka drogowa stacja załadunkowa. Nie, plac załadunkowy dla ciężarówek. O, i to by było chyba lepsze. Bo to by nam trochę to przyspieszyło, więc może taki plac załadunkowy jakoś tu byśmy postawili. Później, jakąś taką na przykład drogę tu, czy nie tutaj. Fajnie by było, żeby ta droga mogłaby się zmieścić jakoś tutaj, ale to będzie trzeba tak wtedy po skosie przejść. Dobra, tutaj sobie jakoś wyjdziemy. Wyjdziemy, dobra. Ja bym sobie to za ruble wybudował, już bym nie czekał. No i teraz byśmy to sobie po prostu tutaj przepięli. Jedno takie, tutaj. Okej, okay, no i teraz byśmy sobie to skopiowali. Raz... 2, 3, 4, tak, tak byśmy to chcieli, no i teraz to będzie lepiej działało, no bo będzie tu po prostu taki lepszy skład wtedy i tyle. No i co, przepnięcie się tutaj, no oni pewnie muszą zrozumieć, że to już my tutaj się ładujemy, więc oni jeszcze pewnie tego nie rozumieją, więc to jeszcze trochę potrwa. Czy my tu mamy odpowiednie znaki poustawiane w ogóle? Coś tu niby mamy z tymi znakami, nie jest może to idealnie, tu jeszcze nie mamy, widzę. Tu też mamy na ten moment tak zrobić, potem tu ma być tak. Też ma być tak, zresztą jakieś takie dziwne przejazdy. Tu ma być tak. Okej. Okay. No i teraz poczekamy sobie, miejmy nadzieję, że zaraz oni tu zaczną podjeżdżać. Może ja was trochę po prostu poresetuję, bo my w tym tempie to nigdy nie zaczniemy podjeżdżać, więc ja was po prostu poresetuję, wy tam podjeżdżajcie. Ty zjeżdżasz świetnie, dobra, proszę bardzo, już. Kolejni już chyba powinni, wiecie, gdzieś tutaj wyjeżdżać, to już na bieżąco powinni jechać na ten plac, mam nadzieję, nie będą jeździli gdzieś tam. No, już chyba na ten plac, nie, to akurat jest na stal, pięknie, pierwsze przyjechały na ten plac. I co, to idzie szybciej? No zobaczcie, to idzie genialnie właściwie, on już odjeżdża. No i na takim czymś mi właśnie zależy, żeby to szybko szło. Najwyżej delikatne korki stworzą tutaj, no ale to wiecie, chwilę potrwa i potem te korki już ustaną, no bo oni w kółko, wiecie, jak już sobie pojadą stąd, no to będzie ich trochę mniej. Co mi tutaj tak to powyskakiwało? Dobra, jest okej. No i pięknie, czyżby to było praktycznie wybudowane? No zobaczcie, praktycznie wybudowane. Więc bardzo szybko teraz działają te budowy, serio, naprawdę, tak szybkich budów już dawno nie mieliśmy. No trochę te drogi zwalniają teraz, no ale wiecie, no drogi też będą musieli pobudować, no wszystkiego na raz się nie da, albo budujemy jedną rzecz, albo jakieś inne. Mamy tu skład pojazdów, świetnie, no fajnie byłoby też, żeby oni te wybudowali, więc może ja to dam na wysoki priorytet wszystko. To w ogóle nie jest podłączone, masakra. To musimy w takim razie szybko nadrobić, weźmy to na wysoki priorytet, dajmy, ja to oczywiście od razu przypiszę tą grupą. Proszę mi to budować. Jeszcze z shiftem przejadę tak, żeby wiecie, to się tylko da to, żeby oni budowali jednak. Budujcie, budujcie, to też budujecie, widzę, pięknie. I co, teraz pod ten plac podjechali, no i właściwie korki się skończyły. Ci tu widzę jeszcze się ładują, ale was to może można jakoś poresetować, bo wtedy będziecie po prostu, wiecie, o, już na nowo. Bo wy tu rozumiem, jesteście przepięci, tak, tylko po prostu to pewnie potrzebowaliście się zaktualizować, w związku z czym już się zaktualizowaliście. Czemu ten fragment toru jest niewybudowany? Nie wiem, weź to szybko tutaj zrób. Ja to ewentualnie to biuro budowy kolei mogę przypisać. Gdzie ono jest? Ono jest w tym miejscu, a widzę, że już nawet jedzie chyba. Niedokończone tory. No właśnie, to wybudujesz sobie ekspresowo. A powiedzcie mi, już wszystkie te tory zostały wybudowane? Tak, już wszystkie te tory zostały wybudowane, w związku z czym tak. Możemy sobie ten tor usunąć. Ten tor też możemy usunąć i możemy tutaj wstawić na nowo semafory. W sensie fajnie by było mieć jeszcze takie tory o tutaj. Wiecie, żeby zmienić odpowiednio, więc tutaj też musimy tak o to zadbać. W ten sposób, no i dalej troszkę jeszcze w ten sposób, żeby to działało jednak. Tak, no i tak.
Więc takie coś też muszą jeszcze wybudować, więc miejmy nadzieję, że oni to zrobią. A czy budują tamte tory, jak im to idzie? Widzę, że pięknie dwa mosty mamy wybudowane. Łomatko, ale jesteśmy już daleko, tutaj już jesteśmy, więc tak naprawdę już coraz bliżej tamtego miasteczka. Pięknie. Prawie myślałem, że już się wybudowało. Okej, to się wybudowało. I właśnie, my powinniśmy jeszcze postawić jakieś takie duże centrum dystrybucyjne, nie? Postawmy takie, w sensie no dużego nie ma, średnie postawmy. I gdzie byśmy je teraz tutaj wstawili? No tu jest dosyć ciasno z tym miejscem. A i dałoby się go jakoś tutaj, no to już wszystko mamy tak zajęte w sumie. No to może jakoś na przykład w tym miejscu. No tu niby jest troszkę miejsca, no ale potem jak ja to sensownie podłączę, no właśnie. Trochę to głupie, takie małe na pewno nie, ja chcę tu mieć porządne średnie. Chociaż w sumie czy ja tego nie będę wozić jakoś tu bardziej koleją, bo co my tu mamy? Taki otwarty skład. No to do tego będziemy wozić na pewno koleją stal. I już stal możemy zacząć przywozić, bo rozumiem, że stal tu też jest potrzebny, a nie pamiętam teraz. Weźmy to, sprawdźmy. Tak, stal jest też potrzebna, w związku z czym tak, możemy od razu zacząć przywozić tutaj już stal. Niech to działa, więc bierzemy sobie stal i zaczynamy ją dowozić. Wyładunek. Aha, tylko że tu nie ma odpowiednich składów, w sensie wagonów, to trudno. To skopiujemy to tutaj, no i będzie wiadomo, że masz wyładowywać stal. Proszę bardzo, czy wy już wyruszyliście? Jeszcze chyba nie. No ale obstawiam, że po prostu wagonów na stal w tym momencie. W tym momencie po prostu wagonów na stal nie było w tej i może one potem będą, to wyjadą. Czemu wy w ogóle czekacie? Przepraszam, na co ty czekasz? Na wolną drogę, ale jak na wolną drogę? Bo nie rozumiem, czy jest jakaś zajęta droga, czy coś? Bo tu w sumie może moglibyśmy im może spróbować dać jakiś na przykład taki semafor, bo tu się niestety nie będzie dało. Czekajcie. Jakiś tutaj helikopter latał, musiałem zamknąć okno. Dobra, teraz tak, co byśmy tutaj no, mogli jeszcze im wstawić? No tu niby się coś by dało, może nawet. Ale na co wy teraz czekacie, bo ja nie kumam, na wolną drogę. Aha, dobra, teraz coś niby wyruszyło. Taki i on jedzie, aha, on jedzie z POTT. No dobra, no, tą stal mają po prostu coś dowozić, no tam czy to zrobią to teraz, czy za chwilę, to nie będzie problem. Widzę, że mamy też coś takiego, tylko pytanie, czy tutaj mamy jakieś tory do podłączenia, nie wiem. To będziemy musieli dowozić raczej już w takim centrum dystrybucyjnym i ja myślę, że moglibyśmy je może umieścić jakoś na przykład tutaj, gdzieś za tą strefą chemiczną. To jest dosyć daleko, ja wiem, ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem, żeby to tu umieścić. I teraz co my robimy? Robimy takie coś i bierzemy tutaj nie miejsce załadunku kontenerów, tylko właśnie średnie centrum dystrybucyjne i wstawiamy je sobie tutaj. Ja je od razu wybuduję za ruble, już nie będę czekać. Mamy trochę tych rubli, 14 milionów mamy już, więc jest naprawdę dobrze. Aha, wy czekacie z tym drewnem, a to drewno jest, rozumiem, cały czas ten, dobra, jest ok, produkcja trwa. Bardzo dobrze. No i teraz wy potrzebujecie dużo jakichś pojazdów, no to są na pewno... zamknięta skrzynia. No zamknięta skrzynia na pewno, bo co my tu będziemy dowozić? Chemikalia, nie, chwila, to będzie tutaj, o już też się nam wybudowało. Tworzywa sztuczne części tkaniny. Czyli co? Robimy coś takiego. Zamknięta skrzynia. Tylko zamknięte są nam potrzebne. No chyba tak. Więc kupmy ich po prostu na maksa. No i teraz tak, podpinamy sobie. Nie da się? Jak się nie da? Czyżby coś mi się tu nie wybudowało? Aha, ten fragment drogi się nie wybudował. Okej. Okay. Brak zadań. No wiemy, że jeszcze jest brak zadań. Proszę, podpinamy to. Tego nie możemy podpiąć, więc na razie wszystkie ładunki będziemy wyładowywać tutaj. I co będziemy na pewno wyładowywać? Części mechaniczne, części elektroniczne, elektronikę też? Nie, elektroniki nie, wystarczą nam tworzywa sztuczne i tkaniny. Ok, czyli tworzywa sztuczne i tkaniny będziemy musieli tutaj jeszcze wyładowywać. Poproszę, nie, to nie jest to centrum, przepraszam, to jest tutaj. Tworzywa, czyli tego nie, tworzywa sztuczne i tkaniny, tak to chcemy, na maksa dopełniamy. No i teraz podpinamy budynki, z których to bierzemy, czyli to. Później podpinamy sobie magazyn tutaj, ten. I tu będą tkaniny załadunek. To są tutaj, tu będą części elektroniczne. Części mechaniczne bierzemy z tego zakładu. Jak się nie da? Serio, to nie mam drogi. Nie, no mam gdzieś chyba drogę, czy nie mam?
Że tu się nie da drogi podpiąć, czy jak? Tu niby... A nie, dobra, tu jest droga, tylko ona jest niepodpięta w tym momencie. Czy to się uda zrobić? A nie, my tu mamy w sumie magazyn na to. Dobra, to inaczej. To wtedy ja mogę sobie wziąć ten magazyn po prostu podpiąć. Części mechaniczne, części elektroniczne, dobra. I co jeszcze? Tu... tu bierzemy części elektroniczne, zgadza się, a z tego magazynu bierzemy tworzywa sztuczne. Tak, tak to ma wyglądać. Wtedy wy to macie zacząć dowozić. Wy zaczęliście już jeździć? Wyjechaliście wszyscy? Tak, wyjechali wszyscy. Bardzo dobrze. Potem to oczywiście rozdzielimy. Na razie wszystkiego damy po 25%. Jak ten magazyn się wybuduje, to sobie to oczywiście rozdzielimy. Na razie będzie tak. Chemikalia 25, tkaniny 25, części elektroniczne 25 i to będzie 25. Dobrze robię? Chyba tak. Wszystkiego po prostu po trochu i tyle. No i teraz możemy sobie jeszcze tutaj... Ile tu będzie pracowników? 400. No ale musimy najpierw jeszcze jakieś wodę pitną. No właśnie, a ten teren musimy wyposażyć w wodę pitną. Przydałoby się dać jakąś... doprowadzić jeszcze jakieś... Jakieś ścieki, wiadomo, no i przydałoby się też mieć tę jakąś osobną podstację, jeszcze jedną. I tutaj co, robimy do tego na przykład, ja proponuję, żeby może jeszcze zrobić jakąś przepompownię na przykład tutaj. Tutaj jakoś, czy tutaj. Dobra, coś takiego. Duży rurociąg, okej, wyjdziemy sobie tak, pójdziemy tu i potem tutaj. Wyjdziemy, tak? Czy musimy iść trochę niżej? No może musimy iść trochę niżej, bo tutaj idzie górą ta rura, ona jest chyba od ścieków. To dobrze, bo będzie można się łatwo podpiąć. Więc co zrobimy? Tak. Wtedy to będziemy mogli już budować. Czyli ja bym prosił, żebyście to zaczęli budować. Tylko tak na wysokim priorytecie raczej. I będzie trzeba tu zaraz jakieś ścieżki podpiąć. Tak, to się zgadza. Tutaj i tutaj. I teraz jakieś ścieżki by wam jeszcze trzeba było podpiąć. To już może zrobimy tak. Tu podepniemy coś takiego na przykład. I tu podepniemy coś takiego, tutaj na przykład. Ten most zaraz, mam nadzieję, będzie wybudowany już. I tyle. Dobra, robimy coś takiego. I teraz, gdzie jeszcze coś by tu trzeba było wybudować? No na pewno tak, ten prąd, czyli taka podstacja elektryczna, to też chcemy zrobić. No i musimy, żeby to zrobić, no to musimy teraz znaleźć tutaj jakiś sensowny transformator. I taki transformator mamy tutaj, więc ja to sobie bezpośrednio podepnę. I to też na jak najwyższy priorytet, jak najszybciej macie to budować. Jak oni mi tego sami nie znajdą, zaraz po prostu sobie tutaj te grupy przypiszemy wszystkie. Ta podstacja nie ma tu żadnej ścieżki. Jakim cudem, bo ona ma drogi, czy jak? Nie kumam. Aha, ona ma drogę do podpięcia. Dobra, no trudno. To będziemy drogą to podepniemy. Może na razie być tak. I teraz to powinno się też z automatu podpiąć. I oczywiście od razu, ja już biorę te biura budowy i ja to wszystko przypisuję. Budować się, budować. To ma wysoki priorytet? Ma. To ma też wysoki priorytet? Ma. I teraz bierzemy jeszcze taki zbiornik na ścieki, stawiamy go sobie w tym miejscu, bo to ma być dedykowany zbiornik pod tą fabrykę samochodów. I my go sobie tutaj jakoś zrobimy, tutaj tak, tylko trzeba będzie wtedy to sobie rozciąć. Tutaj postawimy taki kolektor, ścieżka się od razu podepnie, fajnie, aha, tylko że tu się nie wybuduje. Trochę wcześniej to wybudujemy. Kanał ściekowy to jest chyba taki średni. To tak, aha, tego nie podepniemy, tak, bo tu wyjście ma stąd. Świetnie. Źle to postawiliśmy, tak na pewno to nie będzie. Nie zostawiamy tego, tak. I tyle. I potem bierzemy to w ten sposób. Stawiamy to tutaj. Dobra, w tym miejscu. Dobra, coś takiego i teraz tutaj, jedziemy tak, aha, wymagana odpowiednia chronienie, czyli co, jakaś pompa tu jest potrzebna, czy jak? Wymagana odpowiednia chronienie do wyjścia? To co, pompę mam tu wam zbudować, serio, tak szybko? No dobra, niech będzie. Zasilanie będzie, nawet z kilku tych podstacji. Zróbmy to tak, potem tak, okej.
To podepniemy w miarę łatwo i teraz podepniemy to tak. Super, aha. To myślałem, że się nie podpięło, ale dobra, podpięło się wszystko. Tylko teraz jeszcze musimy pojedyncze rzeczy podpiąć do ścieżek, tylko że tej ścieżki ja tu chyba tak łatwo nie podepnę. Więc zrobimy to jakoś tak, przejdziemy tu, podepniemy to w tym miejscu. Okej. Jakoś tak to zrobimy, tylko teraz będzie trzeba to wyłączyć, ten tryb podziemny. Ja to sobie zrobię jakoś porządnie, czyli jeszcze raz to wszystko tutaj podepnę i mam nadzieję, że wy się w miarę szybko wybudujecie. Więc tu gromadzimy te towary jak najszybciej. Tutaj zaraz będziemy coś też robić, tylko najpierw musimy poczekać, tak jak mówię, na wodę pitną, na to, żeby ten dworzec się wybudował. Aha, ten dworzec w ogóle nie jest przypisany do biura budowy, w sensie to ma być wysoki priorytet tutaj. Nie jakieś czekanie, nie wiadomo na co. Czy wszystko tutaj na pewno działa? Asfalt jest? Jak nie ma asfaltu? Czemu nie masz wiru? Co tu się dzieje? Gdzie jest ten pociąg? Aha. On nie ma, bo to się spaliło. Świetnie. Wybitnie się cieszę z tego powodu. Tankuj się. No już zdecydowałeś się, czy nie? Czekajcie, ja zrobię to tak. Pojedziesz teraz na ten moment tam. Tam. Pojedziesz tam? Nie pojedziesz, nie? Dobra, czy ja cię mogę jakoś zasytować w tym momencie? Może ja cię kliknę jeźdź do zajezdni, co? Wtedy sobie jakoś tu poradzisz. Jedź. Gdzie to będzie? Ty masz tu lokomotywownię. I teraz ci to anuluję. O. Brak pojazd wymagający tankowania. Brak tego. Ale tu byś miał zasięg. Nie miałbyś. Jakbyśmy ci kazali zmienić kierunek i potem jakoś tu wyjechać na przykład, dalibyśmy ci możliwość. To czy to by miało jakoś tutaj ręce, nogi, drobinę rozumu, żeby zadziałać? On teraz by sobie zawrócił, jeszcze raz by się obrócił, no nie, dobra, wiecie co? Ja go po prostu sprzedam, nie będę się z nim bawić, bo wszystko mi zablokuje. I kupimy po prostu nowy skład, który będzie jeździł na tej trasie i tyle. Wszystko, spalinowóz chcę po prędkości, takie coś i teraz wagon towarowy po pojemności. Dobra, coś takiego. I jedziemy tutaj. Coś takiego, jedziemy tu. Jedziemy tu i jedziemy sobie tutaj. Gdzie to jest? To jest w tym miejscu, nie? Pięknie. Czemu to mi się nie zrobiło jakoś? Aha, bo to trzeba przewidzieć jeszcze tutaj z kontrolem od razu. Jak tego samego typu, co ty chcesz? To jeszcze tobie mam stworzyć linię. Dobra, tobie stworzę linię i tyle. Nie będzie problemu wtedy. Nie lokomotywownia. Tylko jedziemy tutaj. Stąd ruszamy z kolejowej stacji załadunkowej. No i potem jedziemy sobie do tego miejsca aż. No i tutaj mamy taki żwir. Tu mamy wyładunek takiego żwiru. Proszę, uruchamiamy. A w tym czasie wy musicie po prostu trochę poczekać, ewentualnie ja wam jakiś tutaj żwir manualnie zakupię. Tak troszkę, wtedy wy sobie będziecie mogli podjechać. No i tyle. O, ruszyli. Tak to na ten moment będzie po prostu musiało działać. No i pięknie, bardzo ładnie to działa, wszystko. Tutaj nawet fragmenty dróg widzę są pobudowane. Tu jakieś budynki się nawet budują. Dobra, ale halo. Ja tu wyłączyłem wszędzie mieszkańców? Okej, wyłączyłem, bo jeszcze myślałem, że się wprowadzą. Mamy już to, więc tak naprawdę możemy tutaj teraz trochę zmienić tą naszą taktykę, czyli podepniemy sobie też to. I teraz ja bym chciał, żebyście tutaj na przykład robili wyładunek, dajmy na to chemikaliów i tkanin. I tutaj mają być teraz tylko części elektroniczne i części mechaniczne. Na razie to oczywiście może sobie zostać, tylko pytanie brzmi, wiecie co, może nie. Może na razie zostawię to tak, a jak to wszystko oni zużyją, co jest tutaj, ja po prostu to sobie podepnę. Chemikalia też tu widzę miały być. 25% poproszę. Nie ma chemikaliów tutaj? Ty, nie chemikalia. Co ja gadam? Tworzywa sztuczne. Moment. Nie tak. Tworzywa sztuczne 25. To 25, to 25. To 25, to 0. Tak. O. I to będzie działało wtedy prawidłowo. A ci już mogą to tu przywozić wtedy. I nie będą tego dowozili przynajmniej tam. Aha, tylko żebyście właśnie nie przywozili mi tego teraz jeszcze tutaj. To w tym to jest ten magazyn, to jest ten magazyn, tak? To tutaj odpinamy sobie, co tam wyładowuje teraz, moment. Tkaniny i chemikalia, nie, no właśnie nie, tworzywa sztuczne tutaj chciał wyładowywać. Tych tworzyw i tych tkanin my tutaj nie chcemy. Tak, tak to ma wyglądać. Wtedy będzie to działało prawidłowo, czyli po prostu tam wyładowujemy część, tu wyładowujemy część.
Tu widzę, że coś się już wybudowało praktycznie, tutaj też oni jakieś rzeczy tam budują, więc miejmy nadzieję, że to w miarę szybko zacznie działać. No i że tą drogę w końcu będą w stanie wybudować, bo to naprawdę jest problematyczna sprawa. To też powinni, no właśnie, to już tutaj widzę, że coś przywożą, więc może to jakoś w miarę szybko wybudują, jak ten żwir teraz jest. No to miejmy nadzieję, że po prostu wyruszą i będą go tutaj, wiecie, od razu, no właśnie, zabierać. Mam nadzieję też, że ten pociąg zdąży podjechać, on tutaj już stoi na trasie, tak, tylko ten najpierw wyjeżdża. To jest centrum dystrybucyjne, to już jest ta linia, więc zaraz on będzie i będzie nam to tutaj płynnie, szybciutko dowoził i będzie to działało pięknie. No ci muszą trochę poczekać na wyjazd, no to tak jak na rondzie zwyczajowo się zawsze stoi. Trudno. Mam nadzieję, że też to mi zaczną budować. Aha, tylko widzę, że mnie przypiąłem cały czas, to niech to też budują. I jeszcze sobie przejedziemy na koniec z takim tutaj zbiorczym przypisywaniem wszystkiego. Co tam się tylko da, niech oni po prostu budują, no i tyle. Mam jakąś taką dziwną drogę, no nie, tego akurat nie musicie budować, bez przesady. Ale za to możecie, skoro tu już wybudowaliście, możecie wybudować na przykład jeszcze więcej takich dróg z oświetleniem. Na przykład w tym miejscu to wszystko, potem możecie jakoś to przebudować, na przykład dotąd. I potem, o, tu mamy parking, bardzo dobrze, to też możecie przebudować tutaj. Tylko ja nie wiem, czy wtedy ta linia tutaj nie będzie miała, tymczasowo nie będzie miała bez dojazdu, więc może ja tu wstrzymam budowę. Czy oni teraz przejadą? No właśnie, teraz nie przejadą. Dobra, dajemy tutaj najwyższy priorytet i po prostu chwilę poczekamy i będzie to, miejmy nadzieję, działało, albo inaczej. Dajemy tu najwyższy priorytet, ja wtedy nie będę wstrzymać budowy, tylko ją będę kontynuować. No a wy, aha, wtedy nam więzienie się wstrzyma, nie, to tak nie może być. Ty musisz jakoś stąd teraz wyjechać, tylko jak teraz wyjedziesz, tutaj jakoś. Raczej takiej opcji nie ma zbytnio. Dobra, ten kawałek wybudujemy za ruble, proszę, wtedy macie już jak wyjechać, macie chyba, co? Tak, ty pojedziesz i trudno. Reszta niech się buduje po prostu za ruble. Okej. I tak samo ta droga, ale może ta droga za chwilę, żeby wszystkiego naraz. Czy wy to w końcu zaczniecie kiedyś budować? Widzę, że nie na ten moment. Ale mam nadzieję, że w końcu zaczniecie, a jeżeli nie, no to ja to oczywiście z shiftem to wszystko wam mogę przypisać i kazać po prostu budować. O, jakie korki się tu zrobiły. Czyżbyście się zablokowali? Nie, no nie zablokowaliście się, po prostu jest duży ruch. I tyle, no ale miejmy nadzieję, że to będzie jednak działało. Widzę, że stale tutaj już jest. Wszystko już tutaj jest, więc tak naprawdę teraz czekamy jedynie na wybudowanie tych wszystkich wody pitnej i czekamy na wybudowanie tego dworca i to powinno wtedy już działać, miejmy nadzieję. No i ja za dzisiejsze spotkanie będę dziękować. Mamy fabrykę samochodów oficjalnie wybudowaną. Mamy w sumie ten cały kompleks już praktycznie rzecz ujmując wybudowany. Budują nam teraz rury, jakieś te przewody elektryczne, tak samo tutaj muszą też nam jeszcze wybudować te bloki, żeby można było tutaj jak najbardziej, tutaj więcej mieć tych ludzi w tej fabryce samochodów. No ale tym to już będziemy zajmować się w kolejnych odcinkach. Za dzisiejszy bardzo wam serdecznie dziękuję, do zobaczenia, no i cześć!